Witam serdecznie wszystkich widzów, witam Państwa. Dzisiaj historyczny podcast. Głównym bohaterem Georgi Żukow. Sami Państwo ocenicie w pierwszej części z moimi gośćmi, pułkownikiem Maciejem Korowajem, pułkownikiem Tomaszem Lisieckim. Ocenimy dzisiaj. Witamy Państwa, witamy. Witajcie. Ocenimy dzisiaj w pierwszej części początki kariery Żukowa oraz jego początkowy szlak. Panie Tomaszu, panie pułkowniku, proszę o wprowadzenie. Witam szanownych państwa, witam was panowie. Dzisiaj ja przejmuję kanał Marcina za jego zgodą i wykorzystam swoją skromną wiedzę o Georgiju Żukowie do tego, aby naświetlić państwu wskazania do odpowiedzi zawartej w tytule tego programu. Ja chciałem tylko powiedzieć, panie Tomaszu, panie pułkowniku, że to ona taka skromna, to ona nie jest. No, zobaczymy. O, nie oceniaj, wiesz. Książki po okładce, tak? Dokładnie. Już oceniłem. Szanowni Państwo, przedstawimy to, tak jak wspomniał Marcin, część pierwsza. Ja będę opowiadał, życiorys naświetlał główne fakty, ale tam tylko, gdzie on uczestniczył i gdzie był faktycznie, co robił. Natomiast moi szanowni koledzy będą mnie uzupełniać, zadawać pytania, przepytywać. Więc zaczynamy. Zacznijmy. Szanowni Państwo, pierwszy taki podrozdział to droga życiowa marszałka Żukowa od jego narodzin aż do Hauchengou. I w zasadzie tutaj napotykamy przy jego narodzinach na pierwszy zasadniczy problem. Ponieważ podobno jak pisał, urodził się 19 listopada, co według kalendarza juliańskiego przekładałoby się na 30 listopada według w nowym stylu lub nawet 1 grudnia. Jeżeli liczyć, że 14 dni w XX wieku. A Żukow, jak to Żukow, obchodził urodziny 2 grudnia. Więc tak faktycznie, kiedy się urodził, nie wiadomo. Prawdopodobnie no są tutaj, musiałyby tutaj być potwierdzone dokumenty. Pewnie ocalały, ale nikt ich do tej pory nie przedstawił. Urodził się we wsi Stryłkowka. To jest miejscowość w guberni kałuskiej, obecnie w obwodzie kałuskim, niedaleko Moskwy, około 80 km na południowy zachód. Dziś w latach 70. z dwóch miast obok tej miejscowości Stryłkowka, czyli u Ugockiego Zawodu i Protwy, bo to jest miejscowość nad rzeką Protwa, te miejscowości obie połączono i miastu nadano imię Żukow. Jest do dnia dzisiejszego. Ojcem Georgia był sierota, przygarnięty przez wdowę, stąd nie miał tego atcierstwa, tak, czyli tego drugiego imienia i po prostu był Konstantinem Żukowem. Zajmował się szewstwem, później też rolnictwem. Owdowiał w wieku 50 lat i ożenił się po raz drugi z 35-letnią Ustinią Artemiewną Pilichiną, której te też było drugie małżeństwo. Z tego związku urodziła się starsza o 3 lata siostra Maria i Georgi jako drugi i najmłodszy brat Aleksiej, który po roku zmarł. Żukow ukończył szkołę parafialną, tak jak wszystkie dzieci w Rosji w tym czasie. Zaczynały od takiej podstawówki, która obejmowała 3 klasy. Przede wszystkim tam uczono się w okresie jesienno-zimowym, czyli już po zbiorach. Tak to było wtedy na wsi, więc ta edukacja dawała tylko podstawy pisania i liczenia, nic więcej. Tak jak mówią to niektóre opowieści marszałków, że czytali już potem wielkie dzieła Lenina, to można między bajki włożyć. Po ukończeniu tej szkoły parafialnej, ponieważ na wsi rodzinie żyło się ciężko, w 1907 roku ojciec skierował syna do
wuja Michaiła Pilichina, który był kuśnierzem w Moskwie. I tam praktycznie przez te swoje pierwsze lata szkolił się jako kuśnierz, zajmował się tym, trudnił się w tym zawodzie, aż do wybuchu I wojny światowej. Jednak nie poszedł jako ochotnik w 1914 roku, no bo to już by się pewnie jego historia skończyła szybko, ale wzięto, brano wtedy 19-latków, a nie ochotników, dlatego dopiero trafił do armii 7 sierpnia 1915 roku. Proszę zauważyć, czas I wojny światowej, po wielkich stratach, jakie poniosła armia rosyjska w 1914, tak? Front się ustabilizował, ofensywy z żadnej strony nie można przeprowadzić, a Żukow szkoli się prawie rok. Przeszkolenie przeszedł w piątym, to szkolenie podstawowe, przeszedł w piątym zapasowym pułku kawalerii w Sawince koło Bałaklei, gdzie szkolono pododdziały dla 10. Dywizji Kawalerii. Czyli każda dywizja miała swój taki ośrodek szkoleniowy, który dla niej szkolił 1000 kilometrów dalej niezbędne uzupełnienia. I po zakończeniu tego szkolenia na początku 1916 roku, czyli praktycznie to szkolenie podstawowe kawalerzysty zwykłego obejmowało pół roku, tak? Na początku 1916 skierowano go do szkoły podoficerskiej. No widać, wyróżniał się na koniu, umiał jeździć, szabelką machać. Więc w Izjumie szkolił się na podoficera i ten tytuł uzyskał w sierpniu 1916 roku. Czyli praktycznie też ominęła go ofensywa Brusiłowa. Pułk 10. Nowogrodzki Pułk Kawalerii walczył w tym czasie nad Dniestrem w składzie frontu południowo-zachodniego i praktycznie od gdzieś końca sierpnia do października, czyli zaledwie kilka miesięcy, Żukow brał udział faktycznie w działaniach bojowych. To, że brał, ma potwierdzenie, bo uzyskał dwa ordery Świętego Jerzego. Pierwszy za wzięcie jeńca, jak sam pisze, był to oficer, a drugi za odniesione rany, albowiem w październiku jego pododdział wpadł na minę, kilku kolegów zginęło, a on odniósł tak poważne rany, kontuzje w zasadzie, że został skierowany do szpitala w Charkowie, a następnie skierowany do ośrodka uzupełnień, tego samego, którym był na początku. I tutaj została go rewolucja lutowa. Po obaleniu caratu Żukow kontynuował służbę do jesieni, czyli praktycznie przez 9 miesięcy siedział na tyłach i 30 września dopiero powrócił do Moskwy. Co robił w czasie rewolucji październikowej, tym się nie chwalił. I do dzisiaj tego nikt chyba dostatecznie nie zbadał. Natomiast, jak sam twierdzi, grudzień i styczeń 1918 roku spędził na wypoczynku u rodziców. Następnie zaś od lutego do sierpnia chorował na tyfus. Czyli w tym największym pożarze rewolucyjnym nie uczestniczył i dzięki temu znowu ocalał. Dopiero w sierpniu wstąpił do 4. Pułku Kawalerii, 1. Moskiewskiej Dywizji Kawalerii. Była to jednostka specjalna, istniejąca praktycznie do 1940 roku, która szkoliła najlepsze kadry Armii Czerwonej. 1 marca 1919 roku w tej szkole wstąpił w szeregi Rosyjskiej Partii Komunistycznej Bolszewików. Co wielokrotnie w jego książce się przewija i on naprawdę, jak ktoś sięgnie do jego wspomnień, to 3/4, jak się wykreśli to, co jest o partii, o Leninie, o dziełach Stalina, to zostanie może 1/3 z tego treści. Dlatego od początku oczywiście chwalił swoją partię i więcej jest o niej niż o jego praktycznie działaniach. Z tego, co sam pisał w czerwcu
szkołę, tą jego czwarty pułk skierowano na front wschodni, gdzie pod rozkazami Michaiła Frunzego walczyli przeciwko armii Kołczaka, a później po rozgromieniu wojsk Kołczaka walczył z oddziałami partyzanckimi w rejonie Nikołajewska nad Wołgą oraz z armią Wrangla pod Carycynem. Tam pod miejscowością Zapławnoje, to jest na wschód od Carycyna, czyli dzisiejszego Wołgogradu, wcześniej Stalingradu, został ranny. I praktycznie znowu ten najgorętszy okres walk spędził na urlopie. Po urlopie skierowano go w styczniu 20 roku na kurs czerwonych dowódców, czyli tak jakby do dzisiejszej szkoły oficerskiej, do pierwszych riazańskich kursów artylerii, kawalerii w Starożyłowie. W połowie lipca 20 roku słuchaczy tych kursów połączono w szkolny pułk kawalerii i skierowano na front z Wranglem na północnym Kaukazie w rejonie Krasnodaru. Przybyli tam już praktycznie po zasadniczych walkach i w sierpniu Żukow został promowany na oficera. Wtedy nie przyznawano jeszcze stopni oficerskich, więc po prostu został dowódcą plutonu kawalerii. I trafił po tej promocji do pierwszego pułku 14. Samodzielnej Brygady Kawalerii. Od grudnia 20 roku do połowy 1921 roku Żukow brał udział w ciężkich walkach z powstańcami chłopskimi w guberniach Woroneskiej i Tambowskiej, czyli tak na tak zwanej Tambowszczyźnie. O tym, jak krwawe i bezwzględne były to walki w czasie wojny domowej, no chyba to jest najkrwawszy okres w całej historii rewolucji październikowej i tego, co się działo po niej. No, dowodził tam, wystarczy powiedzieć, Tuchaczewski, który rozstrzeliwaniami i gazem wykańczał wioskę po wiosce, doprowadzając tym samym do upadku tego powstania w połowie mniej więcej czerwca 22 roku. Ono wygasło, chociaż nie wygasło na zawsze. W czerwcu 22 roku do końca kwietnia roku następnego Żukow był dowódcą szwadronu, czyli kompanii w 38. Pułku Kawalerii, a następnie został zastępcą dowódcy 40. Pułku Kawalerii 7. Samarskiej Dywizji Kawalerii. Po czym w wieku 26 lat, to jest bardzo istotne, wyznaczono go na dowódcę pułku 39. Buzułckiego Pułku Kawalerii. No i teraz wyobraźmy sobie 26-letniego chłopaka, który dowodzi pułkiem, czyli co najmniej wówczas około 1000 żołnierzy, ma pod sobą mienie, sprzęt, no a młodemu chłopakowi to w głowie nie takie rzeczy. Prawda, Macieju? Znamy to. Nie, to jest kariera typowa dla większości dowódców tego okresu. Wszyscy, którzy przeżyli I wojnę światową jako podoficerowie, szybko stawali się oficerami. W toku wojny, jeśli zdobyli jakieś doświadczenie, stawali się dowódcami pułków, kończyli kursy i szło to po prostu błyskawicznie. Dlatego też jesienią 1924 roku Żukowa skierowano na roczny kurs w kawaleryjskich kursach doskonalenia dowódców w Leningradzie, które kończył wraz z Rokossowskim, Bagramianem i Jeremienką, którzy często w tych wspomnieniach naszych będą się pojawiać. Było tam jeszcze wielu innych sławnych dowódców, których niestety w większości w latach 30., w drugiej połowie lat 30. rozstrzelano, no i dlatego o nich nie jest tak głośno.
Po roku powrócił do swojej dywizji i w tym czasie jego pułk został rozformowany. To znaczy, przeformowanie polegało na tym, że z dwóch pułków zrobiono jeden większy, o sześcioszwadronowy, a nie czteroszwadronowy, jak było do tej pory. I dowództwo tego pułku powierzono właśnie Żukowowi. To był 39. też pułk, ale inaczej się nazywał, mianowicie Mielekiecko-Pugaczowski Pułk Kawalerii. Te nazwy pułków zmieniały się bardzo często, tak jak i numeracja, więc możemy tutaj polegać w zasadzie na jego wspomnieniach, bo czasami, zwłaszcza na początku lat 30. i pod ich koniec, tą numerację bardzo często zmieniano, także i dywizje zmieniały swoje numery. Było to raz uzasadnione tajemnicą wojskową, dwa przeformowaniami do nowych struktur, ale wraz z tymi zmianami wiązały się także zmiany nazw. Dostawały tam imiona sławnych komunistów. Tak? W styczniu 1929 roku dowódcą 7. Dywizji Samarskiej został Konstanty Rokossowski. Miał on już swoje doświadczenie bojowe z walk na Dalekim Wschodzie, mimo że był w tym samym wieku co Żukow i większość tych dowódców pułków w tym czasie, ale na ich tle się wybił na Dalekim Wschodzie podczas walk na kolei wschodniochińskiej i dzięki temu awansował na dowódcę dywizji. Pod koniec roku skierował on Żukowa na kurs do Moskwy, do akademii, ale to nie była akademia, tylko to były kursy doskonalenia wyższych dowódców przy Akademii Woroszyłowa. W maju 30 roku Rokossowski awansował Żukowa na dowódcę 2. Brygady Kawalerii. Z wystawionej mu opinii, o której powiemy już sobie na zakończenie, wynikało, że uczynił to, że ten awans to za dużo powiedziane. Po prostu usunął go po to, jak pisze Suworow w swojej książce Żukow, Cień Zwycięstwa, dał mu kopniaka w górę po to, aby do końca nie wykończył swojego pułku. Bo jego metody to nie były metody Rokossowskiego. I tą brygadą, praktycznie drugą brygadą 7. Dywizji, dowodził przez rok, po czym przeniesiono go w maju 1931 roku do Inspektoratu Kawalerii, w którym kierował Siemion Budionny. Spędził tam prawie 2 lata i w marcu 1933 roku skierowano go do rozlokowanej w rejonie Słucka, czyli dalej kariera na Białorusi, 4. Dońskiej Dywizji Kawalerii. W tej dywizji służyli naprawdę wybitni żołnierze, a podwładnymi samego Żukowa byli w tym czasie Fiodor Kostienko, Władimir Krukin, Iwan Muzyczenko i późniejszy marszałek wojsk pancernych Nowikow. Więc naprawdę raz, że byli to ludzie, którzy coś sobą reprezentowali, dwa, że Żukow ich potem też ciągnął, tak? I to zobaczymy w przypadku kariery Żukowa przy tych ludziach, którzy się przy nim pojawiają, że faktycznie wielu za sobą, czasami za uszy wręcz, pociągnął. W lipcu 1937 roku rozpoczęła się w Armii Czerwonej tak zwana Wielka Czystka. Nie będziemy tutaj o niej na razie wspominać. W każdym razie dla Żukowa był to dobry czas, bo objął dowództwo 3. Korpusu Kawalerii, a w lutym 1938 roku powierzono mu najlepszy w Armii Czerwonej, najsławniejszy, i dowodzili nim wszyscy najlepsi radzieccy dowódcy, 6. Korpus Kawalerii. Również znajdował on się na Białorusi.
Dowodzenie tym korpusem praktycznie zajęło mu niecałe pół roku, bo już w lipcu 1938 roku otrzymał awans i to dosyć poważny, bo został zastępcą dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego do spraw kawalerii. I tutaj trzeba podkreślić ważną sprawę, że o ile w 1939 roku przeciwko Polsce wojska pancerne Armii Czerwonej nie wykazały się niczym specjalnym, a wręcz zostały po kampanii w Polsce rozformowane, to o tyle kawaleria odegrała w niej dominującą rolę, bo dochodziła jako pierwsza i do Grodna, i do Wilna, i do Lwowa, wyprzedzając nawet czołgi. Zwłaszcza te korpusy działające na Białorusi, czyli ten trzeci i szósty, no, napsuły tam polskiej krwi. I to trzeba przyznać, że Żukow tu je przygotował do działania dobrze. Natomiast w tych działaniach przeciwko Polsce nie wziął udziału, albowiem 2 czerwca 1939 roku zameldował się u marszałka Woroszyłowa po nowy przydział. I No, na to jest tym. bardzo ciekawa historia, ponieważ Woroszyłow, że tak się wtrącę, Tomek, można powiedzieć, był jego takim wprowadzającym w te wyższe sfery dowódcze. To jest pierwszy taki generał, który zauważył Żukowa i miał duży wpływ na to, co zrobił Żukow właśnie na tym wschodzie, prawda? To znaczy, tutaj wiesz, nie ma praktycznie, nigdy nie trafiłem na źródło, które by powiedziało, kto go w tym momencie polecił. Czy nie było, wiesz, kogoś innego, czy po prostu szukali dla szczebla korpusu odpowiednika. Więc chciałbym jeszcze tutaj do tej pierwszej części kończąc, zrobić takie resume i podsumować jego udział w działaniach bojowych. Czyli pierwsza wojna światowa to będzie 3 miesiące. Działania bojowe w czasie pierwszej wojny światowej to około 18 miesięcy, z czego prawie połowa to chyba jednak było gdzieś działanie na tyłach. Czyli tego doświadczenia prawdziwie wojennego miał około roku. Natomiast dowódcą pułku był 7 lat, dowódcą brygady przez rok. Dywizjami dowodził 4 lata dywizją, korpusami przez rok i w sumie przesłużył do tego czasu 24 lata. Więc no już był to widać dosyć poważny człowiek w 1939 roku, który miał za No. sobą długą drogę, tak, i mógł zasługiwać na to, żeby pójść w górę. Czy jego kwalifikacje były odpowiednie, no to zaraz w następnym rozdziale zobaczymy. Jeżeli natomiast chodzi o edukację, i to jest bardzo ciekawe, tak jak mówiłem, szkoła parafialna to 3 lata, szkoła podoficerska 6 miesięcy. Pamiętajmy, że w szkołach wszystkich i na wszystkich kursach uczono też pisać i czytać, bo niektórzy byli tacy, którzy dobrze machali szablą, ale pisać i czytać nie umieli, więc od tego się zaczynało. Kurs oficerski 6 miesięcy, kurs dowódców pułków rok, i to chyba najpoważniejszy, ten leningradzki, który mu najwięcej dał. No i kurs wyższych dowódców to 6 miesięcy. I teraz w 1935 roku wprowadzono stopnie generalskie, o których zaraz będziemy dużo, dużo mówić, bo tu będziemy mówić o kombrygach, komdywach, komkorach i innych wyższych. Więc takie krótkie wprowadzenie. W 1935 roku otrzymał najniższy stopień generalski, czyli kombryga. Jest to skrót od komandir brygady. Komdyw, komandir dywizji. Komkor, komandir korpusa. Odwracając rolę, odwrotnie nazywali się oficerowie polityczni. Czyli był bryk, kom, dyw, kom i tak dalej. Będziemy to sobie jeszcze powtarzać przy kolejnych stopniach. W każdym razie 26 listopada 1935 roku dostaje ten stopień kombryga, czyli ten odpowiednik, no, między pułkownikiem a generałem, majorem,
czy generałem brygady naszym, tak? Anglicy mają takie stanowisko brygadiera, o. I to by było chyba najbardziej odpowiednie. W 1938 roku, 22 lutego, czyli na święto Armii Czerwonej, otrzymał stopień komdywa, czyli to już był tego generała majora, odpowiednik późniejszego. I 31 lipca, jak zaraz do tego dojdziemy, w czasie walk nad Hałkiem Gołym otrzymał stopień komkora. Dobrze. Czy do tego macie panowie jakieś pytania? Chcecie coś dorzucić? No to jedziemy. Jedziemy dalej. W drugiej części dzisiejszego spotkania opowiemy sobie o bitwie nad Hałkiem Gołym, czyli o pierwszym zwycięstwie Żukowa. Po zakończeniu walk nad jeziorem Hasan, które rozegrały się w 1938 roku, no niby oficjalnego ogłoszenia sukcesu i wyrzucenia japońskich agresorów, praktycznie wojska radzieckie poniosły tam klęskę dotkliwą. To mało powiedziane, o klęsce. No to było No, jednak kompromitacja tej armii. Zresztą tam był dosyć nieudolny dowódca. po zakończeniu tych walk w sierpniu 1938 roku front dalekowschodni zlikwidowano, marszałka Blichera za ten sukces rozstrzelano No właśnie. i utworzono tak zwaną czytińską, od miasta Czyty, tak? Czytyńską grupę wojsk, której podlegały dwie armie i stacjonujący na terytorium Mongolii 57 Siódmy korpus. specjalny korpus strzelecki. Siły te jednak na Dalekim Wschodzie po tej klęsce nie zmalały, a wręcz przeciwnie, one cały czas rosły. Dlatego chcący powtórzyć i sprawdzić Armię Czerwoną Japończycy skierowali się tym razem nie na północ, a na zachód, czyli na terytorium Mongolii. Przyczyny były tam prozaiczne, chodziło o konflikt graniczny, który się już tam od wieków toczył. Linia rzeki Hauken Gou tworzyła różne meandry i zmieniała bieg, dlatego też różnie na tych mapach ją oznaczano, stąd to było właśnie podstawą tych konfliktów granicznych, a po jednej stronie, czyli w Mongolii, mieszkali Mongołowie i po drugiej stronie granicy mieszkali Mongołowie, których zwano Buriatami. I te wojska buriackie też wspomagały Japończyków. O tym trzeba pamiętać. Wracając do historii, skąd tam się wzięli Rosjanie? 12 marca 1936 roku podpisano w Ulan Bator kolejny układ o wzajemnej pomocy między Związkiem Radzieckim a Mongolią i na terytorium sąsiada wprowadzono właśnie ten 57 Korpus Strzelecki. On w czasie Wielkiej Czystki, a pamiętajmy, a może nie wszyscy o tym wiedzą, ale ta Wielka Czystka dotknęła zarówno 57 Korpus Mongolii, jak i całą wierchuszkę mongolską w tym czasie. To nie było tak, jak sobie myślimy, że tam się nic w tej Mongolii nie działo. Nie, nie, to jak kraj komunistyczny, to jak wszyscy to wszyscy, tam też. Więc zmieniło się tam kierownictwo partii i zmieniło się dowództwo. Tak samo dowództwo korpusu. Tym korpusem w 39, na początku 39 roku dowodził komdyw Nikołaj Fieklenko. Na początku roku on liczył zaledwie 5544 żołnierzy i był za słaby, aby wraz z siłami Mongolskiej Armii Ludowo-Rewolucyjnej dać odpór naruszeniom granicy. 16 maja marszałek Woroszyłow wprowadził dla tego korpusu stan pełnej gotowości
i wymógł na dowództwie armii mongolskiej, aby wysłało tam swoje jednostki kawalerii. W sumie, o czym się często zapomina, tam dużo jednostek kawalerii mongolskiej brało udział. No nie były to jakieś specjalnie wielkie, bo liczyły po 1820 żołnierzy etatowo. Niemniej trzy takie brygady już w pierwszej fazie konfliktu się tam pojawiły i doszło początkowo do różnego rodzaju utarczek, potem do poważniejszych potyczek pododdziałów rozpoznawczych po 20 maja, a 28 maja Japończycy już zaatakowali siłami poważniejszymi, bo skierowali do walki dwa pułki kawalerii i dwa bataliony piechoty. Siły radziecko-mongolskie wycofały się na wschodni brzeg Hauhengou, poniosły ciężkie straty, w tym czasie też ciężkie straty poniosło lotnictwo radzieckie. Dlatego niezadowolony z przebiegu operacji dotychczasowych działań Ludowy Komisarz Obrony, czyli minister obrony, jakby to byśmy dzisiaj powiedzieli, Woroszyłow skierował, wezwał do siebie 2 czerwca do Moskwy komdiwa Georgija Żukowa i skierował go w rejon konfliktu wraz z grupą 21 najlepszych pilotów radzieckich. Była to naprawdę śmietanka, bo wszyscy byli odznaczeni tytułami, znaczy wyróżnieni tytułami bohaterów Związku Radzieckiego, bo gwiazdy jeszcze wtedy nie noszono, a dowodził nimi, a i oni mieli doświadczenie zarówno z Chin, czyli z walki przeciwko Japończykom, jak i z nad Hasanu, ale też było wielu żołnierzy, którzy przeszli kilka tych konfliktów, plus Hiszpanię. Także naprawdę to była to były najwyższej byli najwyższej klasy piloci, przede wszystkim myśliwcy. I oni pod komendą Komkora Jakowa Smuszkiewicza 6 czerwca przybyli w rejon działań i natychmiast wzięli się do roboty, zabezpieczając przede wszystkim przewagę rosyjsko-radziecką w powietrzu. Żukow po przybyciu do Czyty zorientował się w sytuacji, tam go wprowadziło dowództwo tej grupy czytyjskiej, czyli Komko Stern, i następnie dopiero pojechał do Mongolii. No, jechać przez step było, zabrało mu to trochę czasu, więc po dotarciu na miejsce i zorientowaniu się w sytuacji zameldował Woroszyłowowi, że jest bałagan, dowództwo niekompetentne, zaproponował zwolnienie wszystkich od dowódcy i szefa sztabu począwszy, zostawił sobie tylko oficera politycznego, komisarza pułkowego Michaiła Nikiszewa, którego szybko awansował i to w ciągu miesiąca do komisarza dywizyjnego, czyli dywkoma, tak? Natomiast swoim zastępcą uczynił Michaiła Potapowa i później, co ciekawe, w 1941 roku jednego i drugiego odnajdziemy w 5. Armii na granicy Polski. A to wrócimy do tego ciekawego tematu. Tak jak mówiłem, za chwilę przetoczy się jeszcze kilka nazwisk, których potem Żukow ze sobą pociągnął. Tak więc według różnych źródeł w toku operacji, poczynając od wspomnień Grygorienki, który mówił o 17 rozstrzelanych, wnioskach 17, nawet po 600, jak mówi Suworow, tyle wniosków o rozstrzelanie wydał w ciągu swojego dowodzenia. Czyli nie były to wnioski na zwykłych żołnierzy, pamiętajmy. Więc naprawdę kadra została tam przetrzebiona. Wracając do sedna. Kim w zasadzie marszałek Woroszyłow wzmocnił ten kierunek? Bo nie wysłał oczywiście samego Żukowa i Smuszkiewicza. W rejonie działań
Czyli nie wiadomo było wtedy, czy operacja będzie dotyczyć tylko Mongolii, czy całego Dalekiego Wschodu, tak? Więc na to Rosjanie musieli być przygotowani. Dlatego dowództwo tej grupy czytyńskiej odwiedzili najwyżsi rangą dowódcy Armii Czerwonej. I byli to przede wszystkim komandarm, czyli dowódca armii pierwszej rangi, odpowiadający dzisiaj generałowi armii. Pamiętajmy, Żuko był tylko komdywem, czyli generałem, odpowiednikiem generała majora, tak? I Kulik był członkiem Rady Wojennej, czyli tego najwyższego organu Armii Czerwonej i dodatkowo zastępcą Ludowego Komisarza Obrony do spraw artylerii. Więc pierwszy przełożony Żukowa. Drugim, który się tam pojawił, był armijny komisarz pierwszej rangi, czyli przekładając na dzisiejsze również generał armii, słynny Lew Mechlis, który również był zastępcą Ludowego Komisarza Obrony i szefem Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej. Drugi. Trzecim przełożonym Żukowa w drabinie stanowisk w Armii Czerwonej był komkor Nikołaj Woronow, który był szefem Zarządu Artylerii Armii Czerwonej, późniejszy marszałek artylerii. I teraz słuchajcie, bardzo ciekawa postać. Pojawił się tam szef Zarządu Pancerno-Samochodowego Armii Czerwonej, którym wtedy był Dmitrij Pawłow, o którym Żukow nigdy nie wspomniał. No i oczywiście wspomniany wcześniej Smuszkiewicz. Natomiast całość zabezpieczenia operacji 57. Korpusu na terytorium Mongolii zabezpieczał, tak jak mówiłem, Zabajkalski Okręg Wojskowy. Czyli następny przełożony Żukowa, którym na początku był komandar drugiej armii, czyli generał pułkownik, tak byśmy to przełożyli, Wsywołod Jakowlew, którego w lipcu zastąpił komkor Fiodor Remiezow. Natomiast to jako zabezpieczenie tej materialnej sprawy działań. Natomiast operacyjną, całą otoczkę operacyjną nad działaniami na Dalekim Wschodzie miał komandant drugiej armii, czyli między generałem lejtnantem a generałem pułkownikiem Georgi Michajłowicz Sztern. I to jest kluczowa dla Hauchengo, uważam, postać, którego później, jak zobaczymy, Żukow, którego się łatwo pozbył. Zresztą większość z wymienionych przeze mnie ludzi odeszła później w zapomnienie, a przyczynił się do tego swoimi wspomnieniami właśnie Żukow. Tak, mówię, rolę tych wszystkich wyższych dowódców, szczególnie Sztern'a, często się pomija i pomniejsza. I teraz co ciekawe, zwróćmy uwagę, że jedynym oprócz Żukowa wyższym dowódcą, i to przed nim, wyróżnionym tytułem bohatera Związku Radzieckiego był Sztern. I on nie zdobył tej gwiazdy ani za udział w wojnie w Hiszpanii, ani za zwycięstwo nad Hasanem, o którym mówiłem na początku tego rozdziału, ale właśnie za Hauchengą. Więc oni dwaj, jako wyżsi dowódcy, no potem jeszcze Smuszkiewicz i inni, zostali tym i wtedy właśnie, kiedy ich wyróżniano, czyli 28 sierpnia 1939, to jest charakterystyczna data, bo wtedy dopiero wprowadzono gwiazdę. Tą słynną Złotą Gwiazdę Bohatera. Do tej pory był tylko tytuł. Więc jest to podkreślenie jego zasług, o których tutaj w swoich wspomnieniach Żukow zapomniał i to będziemy mu często o takich ludziach, których pominął w swoich wspomnieniach, przypominać. Natomiast Żukow oczywiście wykorzystał to, że większość z tych ludzi zginęła lub
zmarła wcześniej, zanim powstały jego pamiętniki, po prostu o nich zapomniał, albo ktoś ich specjalnie w tym czasie wykreślił, bo zarówno Smuszkiewicz, jak i Sztern padli ofiarą Żukowa w 1940 roku. Mechlis zmarł wcześniej, Kulik rozstrzelany w 1945, Woronow zmarł przed ukazaniem się pamiętników Żukowa, a Pawłowa, jak wiadomo, rozstrzelano w 1941. Tak jak wspomniałem, 31 lipca Żukow otrzymuje awans do stopnia komkora. Jego wojska w tym czasie przeszły do obrony. Po tych pierwszych początkowych walkach, w których rzucał brygady pancerne do bezsensownych ataków, te działania mocą przełożonych jego wstrzymano i zaczęła się normalnie, zaczęło się takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, kultowe, modne słowo, przygotowanie operacji oskrzydlającej na miarę, no wtedy można powiedzieć, takich małych kan, gdzie miano okrążyć i zniszczyć przeciwnika za pomocą dwustronnego okrążenia sił pancerno-zmechanizowanych i przy wykorzystaniu potęgi lotnictwa i artylerii. Żukow wtedy już dowodził ten korpus przekształcono w pierwszą grupę armijną, więc został praktycznie dowódcą armii. I to już jest kolejny jego awans w drabinie służbowej. Tak więc 19 sierpnia w tajemnicy, do 19 sierpnia w tajemnicy przygotowywano się do rozpoczęcia działań zaczepnych. I teraz zastanówcie się, co wam ta data 19 sierpnia mówi. No jest to data, kiedy określono w zasadzie zgodę na przyjazd ministra Ribbentropa. Czyli już się zdecydowano, gdzie będzie, z kim będzie sojusz, tak? Dlatego 20 sierpnia Żukow otrzymał zielone światło i wykonał, bo on był wykonawcą faktycznym, kto opracował plan operacji i faktycznie nakazał mu przeprowadzić, to tego się na razie nie dowiemy, ponieważ wszystkie inne źródła, oprócz tego, co u nas zostało wydane pod nazwą Konflikt sowiecko-japoński nad rzeką Hauken-Gou, a jest to meldunek komkora Żukowa w opracowaniu Czesława Grzelaka. On już się ukazał u nas dosyć dawno temu. I to jest praktycznie jedyny dokument, który ujawniono do tej pory. Nazwisk tam wiele nie ma. Raczej jest to pieśń pochwalna pod adresem Stalina i linii partii niż faktycznego przebiegu działań. No jest tam trochę wniosków, które na pewno napisali ci, których wymieniliśmy tutaj wcześniej. W każdym razie przed rozpoczęciem tej operacji siły Żukowa liczyły 57 tysięcy żołnierzy, 542 działa i moździerze, 498 czołgów, 385 samochodów pancernych oraz 515 samolotów. Jak na obszar działań były to siły poważne. Operacje, jak mówiłem, zatwierdzono w Moskwie i na sygnał w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 5:45 rozpoczęło się zaskakujące natarcie poprzedzone trwającym 2 godziny i 45 minut przygotowaniem artyleryjskim i lotniczym. Było to tak niespodziewane dla Japończyków, że w ciągu 3 dni zostali okrążeni, a do 31 sierpnia całkowicie rozbici. Tak więc
Stalin miał praktycznie wolną drogę na zachodzie, a tu dzięki pomocy Niemców dogadał się jeszcze z Japończykami, żeby przyspieszyć rozmowy pokojowe i praktycznie do końca roku sprawy w tym terenie załatwiono. Jednakże sama operacja, całość tej operacji, jeżeli ją chcemy podsumować, no, takim sukcesem dla wojsk radzieckich i mongolskich nie było. Straciły one ponad 22 tysiące żołnierzy, w tym 9700 bezpowrotnie i są to dane oficjalne, a więc zapewne o wiele zaniżone. Straty w czołgach to 212, 250 samolotów, z których większość, tak jak wspomniałem, utracono na początku działań. 66 dział, ale zużyto wielkiej ilości amunicji. I to też zasługuje na podkreślenie. Straty japońskie ocenia się na 55 tysięcy żołnierzy, w tym 23 do 25 tysięcy zabitych, 646 samolotów i oraz dużej ilości innego sprzętu. Żukow praktycznie do początku maja sprawował funkcję dowódcy tej grupy armijnej i przed przeformowaniem jej w 17. Armię przekazał ją w dniu na początku maja i wrócił, bardzo gdzieś koło 1 maja, i powrócił do Moskwy, gdzie po raz pierwszy, jak mówi, spotkał się ze Stalinem i złożył mu meldunek o działaniach bojowych nad Hauchingołem. Podsumowując ten okres, dowodził armią, no praktycznie armią, bo ten korpus tam krótko trwał, a siły jego cały czas wzmacniano, więc można przyjąć, że była to armia, 9 miesięcy i w tym uzyskał stopień, kolejny stopień generalski, czyli stopień komkora, uzyskał też miano i tytuł i gwiazdę bohatera Związku Radzieckiego. Więc mimo poniesionych strat, tą operację przeprowadzoną naprawdę wzorcowo można uznać za pierwsze zwycięstwo Żukowa. No, dając sprawiedliwość temu, co się po prostu tam wydarzyło. Natomiast jakimi stratami zostało to okupione, to pewnie jeszcze długo się nie dowiemy. Przechodzimy do części trzeciej, czyli do tego, co się działo od Hauchingołu do wybuchu wojny. 7 maja 1940 roku, czyli zaraz po przybyciu Żukowa, ukazała się ustawa Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego o wprowadzeniu w Armii Czerwonej stopni generalskich. Na razie była to tylko zapowiedź. Natomiast tego dnia marszałkami, nowymi marszałkami Związku Radzieckiego zostali Semion Timoszenko, Borys Szapocznikow, szef sztabu generalnego. Wracając do Timoszenki, w tym dniu objął stanowisko Ludowego Komisarza Obrony, czyli zmienił Woroszyłowa. Trzecim marszałkiem został Grigorij Kulik, o którym wspominaliśmy. Był on zastępcą Ludowego Komisarza Obrony i szefem Głównego Zarządu Artylerii. Tego samego dnia Żukowa mianowano dowódcą największego radzieckiego okręgu wojskowego, czyli kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego. I uczyniono to nie bez kozery, bo się szykowała po prostu nowa operacja. Poważna. I trzeba było tam wysłać doświadczonego dowódcę, no, kto miał w tym czasie więcej doświadczenia, jak nie ci, którzy walczyli albo w Finlandii, albo jak Żukow na Hauchingole. Więc po przybyciu na nowe stanowisko Żukow przygotował swój okręg, a także sąsiedni okręg Odeski do udziału w operacji prowadzonej
w celu odzyskania Besarabii i północnej części i Bukowiny, czyli północnej i wschodniej części Rumunii. Decyzje te zapadły już na początku maja i ten front przez cały maj tworzono. W końcu front zwany południowym utworzono z 5 i 12 Armii Kijowskiego Okręgu Wojskowego oraz 9 Armii Odeskiego Okręgu Wojskowego. Te siły liczyły około 10 korpusów strzeleckich i 3 korpusy kawalerii, więc były to poważne siły. Zaangażowano do tego, do operacji także około 2000 samolotów. 10 czerwca wojska frontu otrzymały rozkaz zesiotkowania na granicy z Rumunią, jednakże ta w wyniku presji niemieckiej, którzy wiadomo byli wtedy i świętowali w Paryżu zwycięstwo nad Francją, przycisnęli Rumunów, aby ci zrezygnowali ze spornych obszarów i Armia Czerwona praktycznie bez walki w dniach 28 czerwca do 8 lipca 1940 roku zajęła te sporne tereny. Co ciekawe, i tutaj coś dla mojego kolegi Macieja, w operacji uczestniczyły 3 brygady powietrzno-desantowe, 201, 204 i 214. 29 czerwca 204 brygadę powietrzno-desantową zrzucono w rejonie miasta Bołgrad, a dzień później 201 brygada powietrzno-desantowa opanowała miasto Izmaju. W sumie desantowano 2040 spadochroniarzy ze 120 aż ciężkich bombowców TB3 pod osłoną 300 myśliwców. Mimo że nie było żadnego przeciwdziałania, no może właśnie dlatego operacja została przeprowadzona wzorcowo. I tutaj przyznasz, Macieju, że była to najbardziej udana operacja rosyjskich WDW w historii. No, nie znam w współczesnej historii rosyjskich wojsk WDW tak udanej operacji powietrzno-desantowej. Zresztą bardzo dużo o tej operacji pisali sami Niemcy, którzy już byli w tym czasie mocno zainteresowani rozwojem takich swoich wojsk i w zasadzie wzorowali rozwiązania te, Marcin, możemy poprzeć na tych sowieckich właśnie rozwiązaniach. Jeżeli mówisz, chcesz powiedzieć, że Kreta była następstwem lądowania... Tak, polegała na pewnych rozwiązaniach prowadzonych przez Rosjan. No, o ile Rosjanie czerpali informacje o broni pancernej od Niemców, tyle Niemcy czerpali pewne informacje i budowanie swoich jednostek powietrzno-desantowych od Rosjan. Z kolei od Niemców czerpali Brytyjczycy i Amerykanie. Więc tutaj można powiedzieć, że ojcem wojsk powietrzno-desantowych ogólnoświatowych jest WDW. To jest kontrowersyjną tezą, ale jestem w stanie z nią się zgodzić. Nie, no wiesz, zaczęli już na początku lat 30. To już ten... Najwcześniej ze wszystkich chyba formacji. Tak, już 10 lat doświadczenia mieli. No, nie wiadomo, jakby się to skończyła ta operacja, gdyby było jakieś tam przeciwdziałanie rumuńskie. No, ale... Ale Tomaszu, wiesz co, ja tutaj chciałem wejść jeszcze do tej jego kariery na sam początek, bo tam były bardzo ważne rzeczy, o które będą nam się przejawiały. Tam była przede wszystkim Żukow w tej wojnie sowiecko-japońskiej, kiedy on przejął 57. Korpus. Tam już zaczął wprowadzać pewne innowacje, które jakby można powiedzieć były dosyć znamienne dla jego kariery i w ogóle prowadzenia działań bojowych. To jest właśnie kwestia, czy on był takim geniuszem, czy właśnie tym miernotą, to mam pierwszy taki kamyczek. Kamyczek właśnie na jego geniusz tym razem, bo przyjeżdżając tam jako najpierw inspektor, patrząc co było źle zrobione, bo tak trzeba, bo tam był jako wysłany najpierw jako inspektor, a później jako dowódca, pierwsze co zrobił, to rozbudował system wywiadowczo-informacyjny, żeby mieć przewagę informacyjną nad armią japońską. Dowodzono, to jest była armia kwantuńska z tego co pamiętam, ale dowodzone przez jednego z najlepszych japońskich generałów,
notabene późniejszego adiutanta samego cesarza Japonii, czyli to była bardzo, bardzo osoba, bardzo pod tym względem doświadczona w bitwach. Więc tutaj Żukow, pokonując go w polu, korzystając z pewnych nowości właśnie w tej dziedzinie, którą ja się specjalizuję, czyli zdobywania informacji, bo on zbudował to na bazie właśnie wspomnianych pilotów, którzy prowadzili rozpoznanie lotnicze, ale też i sieci informatorów, które pozwalały mu zbierać informacje na temat walki. To jest jeden z pierwszych elementów, który stworzył, zanim tam zaczął wszystkie rzeczy ustawiać na nowo. Oczywiście prawdą jest, że z tych wszystkich swoich dowódców, nieudaczników, po pierwsze tam odpowiednio pozwalniał, ale też sprowadził coś innego. To jest taki epizod, że wysłał telegram do wszystkich żołnierzy swojego 50., już jak przejął dowództwo korpusu, o rozstrzelaniu dwóch dezerterów, żeby każdy żołnierz dowiedział się o właśnie takim zamiarze. Nie wiem, czy on naprawdę ich rozstrzelał, czy nie, ale chodziło o to, żeby zbudować też przekaz informacyjny, czyli budowanie tej wojny informacyjnej, ale w stosunku do swoich żołnierzy, że takie dezercja będzie karana śmiercią. I to były pierwsze takie czynności Żukowa, które miały tą armię po prostu, ten korpus w zasadzie, powrócić do pewnej konsystencji jednostki walczącej. Także te ciekawe rzeczy, że przyjechał jako komisarz, czyli gasił pożary, później będzie wykorzystywany w jego karierze wielokrotnie. Budowanie przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem, ale także pojawienie się tam, gdzie są dowódcy, albo pojawienie się, może za dużo powiedzieć, ale budowanie swojej pozycji na walce z przeciwnikiem, znacznie takim wyższym od niego, jeżeli chodzi o rangę, i jeżeli jest tam wygrana, tam też jest Żukow, co pozwala mu czasami uczestniczyć, a czasami się przytulić do pewnego poprzedniego zwycięstwa, które będziemy wielokrotnie obserwować w jego karierze. Dokładnie. Słuchaj, masz rację, tylko że wiesz co, przejrzałem ten jego meldunek i oczywiście tutaj nazwisko szefa rozpoznania nie pada. No. Natomiast mogę ci powiedzieć, kto był jego szefem sztabu. O, kto? Bo o tym też nie wspomniał. No. Szefem sztabu był kombryk Michał Bogdanow, A nie znam, nie znam. który wsławił się między innymi operacjami prowadzonymi w Hiszpanii. Przysłano go prosto z Hiszpanii. Prawdopodobnie podejrzewam, że zabrał go z Moskwy lub przejął gdzieś na miejscu z tej grupy czytińskiej. I co się stało z nim? Suworow twierdzi, że był to bardzo dobry i wykształcony dowódca. Właśnie tak jak mówisz, miał zacięcie tego rozpoznawczego, tak, oficera. I on niestety przydarzył mu się przykry wypadek, bo przy wyznaczaniu tej granicy on był tam odpowiedzialny za tą komisję radziecką i zgodził się podpisać na mapie przedstawionej przez Japończyków, złożył swój podpis na ich przebiegu granicy. No i za to stanął przed sądem polowym, oczywiście, znaczy nie polowym, tylko w ogóle przed sądem i skazano na łagry. Dopiero w sierpniu 1941 został wyciągnięty, był dobrym dowódcą dywizji, ale wojnę zakończył w stopniu generała majora i później już nikt raczej o nim nie słyszał. Natomiast doszedłem do jednego, kto był szefem łączności. I był nim pułkownik Aleksiej Leonow, który później był marszałkiem łączności. Tak, Więc więc tutaj. jak widzisz, na pewno jakiegoś dobrego zwiadowcę tam u siebie też miał, tylko jego nazwisko do tej pory jest nieznane.
Tak, no zazwyczaj tych zwiadowców działających są nazwiska nieznane. No to No znaczy. ale wracając, wiesz, tam była jeden bardzo też ważny epizod, bo cała ta grupa armii podlegała pod jedne dowództwo. Natomiast był pewien epizod, który spowodował, że Żukow nie podlegał już dowódcy armii, tylko bezpośrednio podlegał pod sztab w Moskwie. Tam był taki epizod, że kazano, że przyjechał bodajże szef artylerii Ulik, tak. tak, i kazał Żukowowi opuścić stanowiska, te, które były. Tak, kazał wycofać artylerię. Tak, co wiązało się z tym, że Żukow musiał też wycofać swoje wojska. Żukow, oczywiście karny żołnierz, dobry patriota sowiecki, wykonał rozkaz, ale nie omieszkał zameldować do Moskwy taką sytuację. I ten meldunek trafił do Wereszułowa, który tą decyzję zmienił, mimo obiekcji przecież szefa artylerii wojsk radzieckich, bo to wtedy to taką piastował tę funkcję. I Żukow bezpośrednio został wydzielony z tej grupy armii ze swoim zgrupowaniem i podlegał już bezpośrednio pod decyzję sztabu, mimo swojej tej rangi póki co niewielkiej w stosunku do innych generałów i marszałków, czy tam jak to wtedy z tymi stopniami różnie u nich było, jeżeli chodzi o sowiecki. To był właśnie epizod, który w zasadzie przesądza o kierunku kariery Żukowa, wprowadzając właśnie takie ciekawe niuanse w jego życiu, bo u każdego żołnierza jest taki jakiś epizod, mówi się, że ma się żołnierskie szczęście. I tu Żukow wykorzystał to szczęście i pomógł odpowiednim meldunkiem. Mówię, jak to się mówi, ja nie chcę, ale zamelduję, ale wykonam, tak? I to go uratowało w pewnym momencie, bo mógł prowadzić działania zgodnie ze swoim pomysłem, mając właśnie, co wspomniałeś, Tomku, w sztabie doświadczonych oficerów. Wiesz, Macieju, ja cię uwielbiam w roli adwokata diabła, ale nawet wiem, skąd ty to wiesz. Więc wszystko, co napisał Żukow, możemy włożyć do przegródki z bajkami. No, ale Dlaczego? Dlaczego? Zaraz no. ci to udowodnię. Patrz, pomyśl sobie, że jesteś dowódcą korpusu, tak? I nad głową swojego najwyższego przełożonego, zastępcy ludowego komisarza, czyli wiceministra obrony, tak? Składasz meldunek do przełożonego wyższego, czyli do ministra obrony, tak? No to w takim razie byś miał u tego wiceministra przechlapane do końca służby. A pamiętaj, że do 1941 roku Kulik był zastępcą. Jakoś się Tak. tam nie pożarli. To jest pierwsza sprawa. No, nie mogło tak być, żeby sztab generalny czy Ludowy Komisarz Obrony, czyli w tym momencie Woroszyłow, objął bezpośrednie kierowanie nad operacją, gdzie ma 1000 kilometrów bliżej Żukowa sztab, tak? A on jest 10 tysięcy kilometrów dalej. Więc nie wykorzystałby sztabu wyższego do tego, żeby kontrolować to, co się tam dzieje. To są, wiesz, to są podstawowe takie kwestie, na których my, żołnierze, powinniśmy, wiesz, zwracać uwagę, a zwykły czytelnik wspomnień powie to, co ty powiedziałeś. No tak, no bo tak jest, ale teraz zastanówmy się, czy są na to jakieś dowody. Oczywiście, wiesz, Żukow, będąc w 1957 roku ministrem obrony, zdołał je wyczyścić. Dlatego do dzisiaj, no to powiedz, co może być tajnego dzisiaj po 70 latach w bitwie nad Hauhengoułem? No ja rozumiem, że chcą zachować straty i tego nigdy nie podadzą, bo nigdy nie podawali, tak? No też jest taka teoria, że to Stern był generalnie pomysłodawcą pewnych rozwiązań tej bitwy, a Wiesz co, Żukow jakby się do tego przytulił. ja się zgadzam, wiesz, z twoją opinią, bo to nie jest tak, że jedna osoba tam była
dowódcą dowodziła i z nikim nie miała łączności, tylko nad nim był Stalin, wiesz? No taka legenda idzie, tak? Że tak powiem, No tak powiem, tak? i te legendy, na których jeszcze wiele razy złapiemy Żukowa, będziemy się starali w tym programie wyjaśniać. No dlatego wspomniałem o pewnych legendach, czy też faktach, to jest tutaj niech nas Marcin rozgrywa, bo on niech będzie naszym takim tutaj sekundantem. Natomiast nie odbywa, nie, tym faktem jest, że tutaj jednak doszło do pewnych zawirowań, jeżeli chodzi o podległość sztabową, która umożliwia przekierowanie pewnych zasobów dla tego zgrupowania Żukowa, który mógł wykonać przede wszystkim działania, ale tam Żukow jeszcze inną rzecz robi, czy też Żukow, czy jego sztab, czy też Stern robił zupełnie inną rzecz, ponieważ przeznaczył sporo czasu na zgrywanie i przeszkolenie całego swojego zgrupowania, szczególnie w działaniach połączonych czołgi, artyleria, samoloty. Tak jest, nie, no I to to było właśnie. pierwsze tak prawda, znaczy tam wychodziły problemy, tam były problemy z początkowymi operacjami połączonymi, ale później uderzenie 6. brygady na ten kontratak japoński, no to był majstersztyk w wykonaniu Rosjan, w zasadzie pokonujący i postawiający kropkę nad i w No i tych rzucenie brygad działaniach. powietrzno-desantowych No, to swoją drogą, no, ale chodziło mi o ten cały aspekt działań połączonych, a pamiętajmy, że mamy Dlatego 1939 rok, tak? słuchaj, I no armię sowiecką, która później dostaje bęcki w planie Barbarossa, no. dlatego ci powiem, jest jeszcze jedna rzecz, która broni mojej teorii. Mianowicie to, że zobacz, Żukow nie ukończył żadnej szkoły. No, Ale wiesz, to przeczytał regulamin i był dobra, geniuszem, tak? Od dobra, broni ale połączonej. to był dowódca kawalerii. No tak, ale wiesz, A zastosowanie artylerii. kawalerzysta nie dość, że jest, nie dość, że musi być inteligentny i sprawny i przestrzenny, to jeszcze odważny, więc wiesz, tutaj mógł złapać pewne doświadczenia, szczególnie w walkach tam, o których No, mówiłeś z tymi. to do tej jego odwagi to też dojdziemy. Tak, ale wiesz, no, chyba, że nas. trochę prowokuje tu naszą dyskusję pod tym Chyba, że względem. nas Marcin, wiesz, wyrzuci w końcu. Ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o samego Żukowa, to ja uważam, że on wykorzystał potencjał osób, które były tam. On wymienił sobie cały sztab. On ciągnął to, co najlepsze z ludzi, którzy dla niego pracowali, czyli byli jego Oczywiście. podwładnymi. Mamy tutaj szefa łączności, mamy szefa wywiadu, mamy szefa pewnie artylerii, mamy szefa No, rozpoznania. Wszystko. Woronow, szef Tak. artylerii armii, tak? Nie Dokładnie. zapomnij też Sluszkiewicz. o kwestiach politycznych i prasy. Też. Ale A, no, to nie jest właśnie. jeszcze ten etap. Ale Właśnie. Nie, nie. Masz rację. pamiętajcie, że przecież tam było szereg wyższych jeszcze dowódców, którzy zostali oddelegowani, czy oddelegowani. Byli tam, nadzorowali cały przebieg tego konfliktu nad Hauhengoułem i to oni też podejmowali. To nie jest tak, że tylko Żukow na miejscu. Żukow jak przybył do 57. Oczywiście. Korpusu, to tak naprawdę to ten sztab był 200 km od pola walki. No tak. I on pierwsze co zrobił, to zepształ ich, jak można dowodzić 200 km od linii frontu. No bo nie było zapasowego Właśnie. stanowiska dowodzenia, które by było bliżej granicy. No i Więc pierwsze, to co nie tego napisał, celu. to napisał skargę na to, że nie ma kompetencji w dowództwie tego korpusu, trzeba wszystkich wypieprzyć na jedno miejsce, tak? Pierwsze to była reforma dowodzenia, ściągnięcie odpowiednich ludzi i mamy tutaj magicznego Sterna, który naprawdę włożył naprawdę Ale kupę swojego doświadczenia, podejrzewam. ja to powtarzam. Byli Tak. tam najlepsi oficerowie Armii Czerwonej. Był Stern, no powiedzmy, miałbym co do niego wątpliwości, ale Smuszkiewicz, lotnictwo, dowódca, szef artylerii, tak? I Pawłow od czołgów. No to masz Pawłowa, masz wszystkich, Woronowa. Trzech szefów Woronowa właśnie. Masz wszystkich trzech szefów rodzajów wojsk głównych, tak? Masz zdolnego łącznościowca, który ci pociągnie łączność w gołym terenie, gdzie nie ma słupów telegraficznych, tak? No bo tam jest praktycznie tylko step, tysiąc kilometrów w jedną, tysiąc kilometrów w drugą. Dokładnie. I teraz A popatrz. zaopatrzenie, wszystko tam,
belki na bunkry, tak? Trzeba było dowozić. Wszystko trzeba Na było opał dowozić. trzeba było dowozić. Dokładnie. Ale wodę, wszystko. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę szanownym państwu i panom, pułkownicy, jaki był początek dowodzenia Żukowa na tym odcinku. Przypomnijmy sobie 3-4 lipca, pierwsze uderzenia 11 brygady i innych pododdziałów, które w ogóle nie były koordynowane. One były rzucane do takich mięsnych ataków i ponosiły ogromne straty. O, oczywiście Japończycy też pomagali, bo ze wspomnień pamiętników oficerskich, oni byli przeświadczeni, że oni będą walczyć z mongolską armią, nie z rosyjską. Oni, gdy już wiedzieli, że Rosjanie tam są, tak naprawdę to dowód przekazywał informacje do dowództwa armii kwantuńskiej, armii mandżurskiej, o tym, że żeby się jednak wycofać czy porozumieć z Rosjanami, bo to nie będzie konflikt, który się zakończy sukcesem japońskim. On już wtedy wiedział, że to nie będzie. I teraz popatrzmy sobie na drugi etap działań armii sowieckiej pod Hauhengouem, czy od 20 sierpnia, tak? Słuchajcie, to jest całkiem inna koncepcja walki. To jest całkiem inaczej rozegrany plan bitwy. To nie są niekoordynowane działania. Tu nie ma żadnych przypadków. Więc ja jakim... Kto tworzył plan bitwy? Bo na pewno nie Żukow. Ja go jestem, realizował. Ja jestem za Szternem cały czas. Moje poszlaki wskazują, że Stern był takim ideowcem tego całego przedsięwzięcia. A ja jestem za kolektywem. Ja myślę, że... Ale słuchajcie, zobaczcie na jedną rzecz, że taka operacja w takim stylu do 1943 roku praktycznie się nigdzie nie powtórzyła. Nie. Ale słuchajcie, ale to naprawdę jest nawet, ciekawe nawet pytanie, w takiej tak? skali. To jest bardzo ciekawe pytanie. Kto tworzył plan bitwy? Bo wiemy, kto go realizował. Realizował go tak. Żukow. Ale kto stworzył plan bitwy? To jest ciekawe. Tego nie wiem, czy się dowiemy, czy dzisiaj źródła, które są w archiwum w Moskwie, odpowiedzą na to pytanie, bo do nich dostępu niestety już nie ma. Po 91 było przez kilka lat. Natomiast Suworow też tego nie pisze, tak? No, tak jak wspomniałem, Suworow tu stawia na Kombryga Bogdanowa. Jednak ja uważam, że to jest jednak dla samej operacji, dla jej opracowania szczebel trochę za niski. Raczej to musiało być, to musiał robić tak, Stern i jego szef sztabu grupy, którego jeszcze nie ustaliłem, ale to może przy okazji. No, ale co się stało ze Sternem? Dojdziemy w następnym. No właśnie. Przypadków nie ma. Panowie, ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli jakby tą pierwszą część, bo przejdziemy do opracowania jakby drugiego, który jest też kluczowym takim materiałem drugiej części, oczywiście materiałem przygotowań do wojny z Niemcami, bo plany sowieckie, plany Związku Radzieckiego, agresji na Niemcy były. I tutaj pułkownik Tomasz Lisiecki na pewno nam przedstawi dość bogate manewry i tutaj działania Żukowa też w tej sferze, nie tylko planistycznej, ale też i pewnej przebudowy Armii Czerwonej przed wojną z Niemcami. Natomiast przejdziemy później jeszcze już na początek wojny, bo tam też jest ciekawy sposób dowodzenia oraz pewne działania generała Żukowa. Natomiast ja myślę, że nasza ostatnia tutaj teraz dyskusja, jaka była odnośnie Hauhengouu, pozwoli też Państwu na to, żeby sobie odpowiedzieć na pewne pytania, bo dzisiaj, no, panowie pułkownicy, no nie ma innych materiałów. To, co napisał Żukow, jest dostępne, tak? Nikt z tych ludzi, którzy tam byli, nie może powiedzieć, słuchajcie, ale tak nie było, tak? No, ci, którzy mogli zaprzeczyć, niestety zmarli przed nim. No właśnie, przypadek. Nie ma przypadku. To też świadczy o pewnych jego umiejętnościach, prawda? No, ale właśnie, do tych umiejętności myślę, że przejdziemy też w drugiej części, bo tam pewne rzeczy związane z prasą, a później i w trzeciej części też będą z prasą związane z jego Ja bym to budowaniem. Nazywał, teraz to się nazywa image, nie? Albo PR. Albo PR. Ja to nazywam procesem kształtowania informacyjnego
Pola walki. pola Pola walki walki. też, ale przede wszystkim roli swojej i ukształtowaniu się. W zasadzie ta jego umiejętność budowania uratowała jego życie tak naprawdę, bo on w pewnym momencie był tam no, na celowniku Stalina. Tak, był. Ale do tego przejdziemy w kolejnych częściach. Myślę, że w trzeciej. Natomiast, jeżeli Państwo pozwolicie, panowie pułkownicy, zakończymy pierwszą część na tym momencie, dość kluczowym, bo tak naprawdę ta kariera generała Żukowa dopiero wybuchnie. Nabierze rozpędu. Ekspresowego. Dziękuję Państwu, dziękuję panowie pułkownicy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.